Korzystając z tego, że gościmy w Londynie, postanowiliśmy odwiedzić zawodnika, no, który nie za często ostatnio gościł na łamach kanału Łączy Nas Piłka. Na pewno warto go przedstawić, bo jeszcze nie raz pewnie o nim usłyszycie. To Mikołaj Kwietniewski, piłkarz reprezentacji Polski do lat 18 i zawodnik Fulham. Właśnie Mikołaj, jesteś już troszeczkę czasu tutaj w Anglii. Jak ci się mieszka? Mówisz już koknejem? Tak, mój angielski wydaje mi się, że już jest na dużo lepszym poziomie niż był, kiedy tutaj pierwszy raz przyjechałem. W sumie mieszkam tu już 3,5 roku i jest mi tu dobrze, tak? I chyba to jest najważniejsze. Mhm. Jesteś wychowankiem Korony Kielce. To też dość ciekawy przypadek, bo tak patrzymy na Korony Kielce, to na ostatnich latach, no jeżeli chodzi o to szkolenie młodzieży, była z tym delikatnie na bakier, a tutaj taka perełka im wyrosła. Jak ty się tam wychowałeś? To znaczy perełka. Wydaje mi się, że trzeba na razie jeszcze skromnie do tego podchodzić, bo niczego wielkiego jeszcze nie osiągnąłem, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości moja ciężka praca tutaj odpłaci się, także trzymamy kciuki i będzie okej. Okay. To, co cię wynurzyło, na pewno to wyszkolenie techniczne i tak się zastanawiam, czy u ciebie się to rozwinęło do tego stopnia poprzez treningi w klubie, poprzez granie na podwórku, poprzez obserwację innych zawodników? Jak to, co możesz o tym powiedzieć? Nie, no wydaje mi się na pewno, że moja technika wyszła z treningów, z powtarzania, z różnych ćwiczeń razem z trenerami. Na pewno też oglądam tam paru zawodników na YouTubie, których uważam, chcę grać tak jak oni i właśnie ich oglądam. Na przykład Messi, oglądam Messiego, oglądam Griezmana. Także wydaje mi się, że tych dwóch zawodników jest na takim poziomie technicznym, tak. Ja pamiętam też, że patrzyliśmy na ciebie na początku, czy to w kadrach do lat 15, do lat 16, to charakteryzowałeś się tym, że lubiłeś pocholować troszeczkę tą piłeczkę przy nodze. Zmieniło się to potem właśnie ze względu chociażby na grę w Anglii? Tak, na pewno. Tutaj w Anglii nie masz tyle miejsca, żeby właśnie holować tą piłkę cały czas. Musisz wybierać odpowiednie sektory, a tak to musisz grać praktycznie na dwa kontakty, bo inaczej po prostu odbiorą piłkę i pójdzie szybka akcja, kontra i możemy stracić bramkę, także grać na dwa kontakty i w odpowiednich miejscach używać tego driblingu i próbować coś wykreować. No też tak widzę po twoich profilach społecznościowych, że trzymasz się z kilkoma kolegami z drużyny Jerome Opoku, tak? I tak, tak. Jest Islandczyk jeszcze, którego nie pamiętam już imienia i nazwiska, bo było dosyć trudne. John Taga. Tak, na pewno. Trzymam się, staram się trzymać z każdym drużynie, ale właśnie Jerome Opoku czy John Daga to są moi tacy dwóch najfajniejszych kolegów, z którymi się trzymam już praktycznie odkąd tutaj od razu przyleciałem, także z nimi złapałem od razu jakiś kontakt, z Johnem we dwóch nas biorą tak jakby do tej drużyny rezerw, także to na pewno też jest fajnie trzymać się z kimś, kim grasz w tym samym roczniku, tak? No i pewnie też niewiele kibiców w Polsce wie, że jednym z twoich kolegów jest José Mourinho, ale José Mourinho junior. Tak, na pewno. To jest kolega z tak jakby młodszego rocznika, ale... Jest bramkarzem, tak? Tak, jest bramkarzem, tak. Ale z tego co słyszałem, to nie za bardzo wyrośnięty chłopak. Nie, no taki malutki, nie, ale w porządku, tak. Robi roboty na boisku. Jest jakieś podobieństwo do ojca, jak patrzysz na jego zachowania, na taką mowę ciała? Na pewno, odrobinę. Widać, że coś tam złapało do ojca, tak. Teraz wątek reprezentacji Polski, no pewnie gdzieś tam jeszcze wracasz pamięcią do tej kadry swojego rocznika, która walczyła o Mistrzostwa Europy w Azerbejdżanie. Duży niedosyt, potem no dość dramatyczne okoliczności sprawiły, że nie awansowaliście na te Mistrzostwa Europy. Tak, na pewno. Wszyscy byliśmy bardzo rozczarowani tam. Pamiętam ten dzień, kiedy właśnie się cieszyłem, że awansowaliśmy razem z chłopakami. Tam tak jakby świętowaliśmy trochę na naszym czacie i też pamiętam moment, kiedy wszedłem tam na live score, zobaczyłem, że jedna drużyna strzeliła tam bramkę, która przesądziła, że właśnie nas tam nie będzie i pamiętam na następny dzień był bardzo ciężki, bo musiałem powiedzieć chłopakom z drużyny tutaj, że jednak nas nie będzie i... Tam jest szyderka. Tak, szyderka, pośmiali się trochę, pożartowali, no okej. Okay. No też dość ciekawie układają się losy zawodników z tej kadry, bo jednak większość piłkarzy wybiera kierunek zachodni. Przemysław Macierzyński trafił do Benfiki Lizbona, Adam Chrzanowski do Fiorentiny. Ty też jesteś zwolennikiem tej teorii, że należy jednak z kraju wyjeżdżać. Tak, wydaje mi się, że w młodych latach na pewno nie zaszkodzi zawodnikowi wyjechać za granicę, bo
na pewno rozwinie się piłkarsko, mentalnie, pod wieloma względami i jeśli nie będzie mu się podobać, zawsze ma otwarte drzwi i może wrócić do Polski, tak, więc wyjazd za granicę jest, wydaje mi się, mega opcją, także tu jest okej. Okay. Mhm. No też tak myśląc o tobie, mam w głowie taki obrazek po meczu bodajże Polaków z Serbami w tym roczniku właśnie 9-9, kiedy podszedł do ciebie Adam Nawalka, to prawda? Było coś takiego, tak. Podszedł do mnie trener reprezentacji Polski, zamieniłem z nim tam parę zdań i to na pewno też było fajne, że widać fakt, że przychodzi i nas ogląda, to tak jakby nas motywuje nawet bardziej do ciężkiej pracy. No tak, bo to mimo przegranego meczu, on wtedy, pamiętam, że podszedł, powiedział coś takiego, że cię nie znał, ale teraz zrobiłeś na nim dobre wrażenie, że będzie tam gdzieś o tobie pamiętał. To słuchaj, Miko, ja ci tego serdecznie życzę, abyś jak najszybciej spotkał się z trenerem Nawalką na zgrupowaniach pierwszej reprezentacji, no i tego, ażeby ta twoja kariera w Fulham się płynnie rozwijała. Dzięki serdecznie. Super, dzięki. Thank you.